Osobą, która przyjechała prosto z Krakowa, jest Magda Czarnik, która siedzi w studio Radia Wnet, jest gościem poranka. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. A przyjechała pani do Warszawy, bo? Bo mamy kontynuację procesu LGBT kontra rodzice, w skrócie rzecz biorąc. O co i kto wytoczył proces? Proces został wytoczony przez panią profesor Małgorzatę Fuszarę, Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, za to, że przedstawiciele tego stowarzyszenia w 2016 roku rozesłali do dyrektorów list, do dyrektorów 25 tysięcy szkół w całej Polsce, list ostrzegający przed tak zwaną edukacją antydyskryminacyjną. I profesor Fuszara się tym oburzyła i skierowała sprawę do sądu. Tak, poczuła się osobiście urażona, wniosła sprawę o zniesławienie, chociaż w liście odnosiliśmy się do programów, natomiast jej osoba była wymieniona tylko skrótowo w kontekście właśnie pewnego programu, nie było tam żadnych inwektyw skierowanych pod jej adresem, także no, odbieramy tą sprawę jako chęć zagneblowania rodziców, żeby nie wypowiadali się na temat programów edukacyjnych, tak zwanych edukacyjnych programów, które forsowane są dzisiaj szeroko przez różnego rodzaju organizacje LGBT, z którymi pani profesor Fuszara też jest połączona i też na różny sposób współpracuje. To jest rozprawa cywilna. Tak. A jaki jest, jak brzmi ten akt oskarżenia? Musiałabym wyjąć z komputera w tym momencie. Ale w każdym bądź razie, no kluczowa kwestia jest taka, że pani profesor domaga się odszkodowania w wysokości przekraczającej na pewno możliwości wypłacenia przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. I no niewątpliwie, gdyby taki wyrok zapadł, to stowarzyszenie zostałoby zrujnowane, musiałoby po prostu zakończyć swoją działalność. I no, trzeba na tę sprawę patrzeć w szerszym kontekście. No i ja, moje stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci solidaryzuje się całkowicie ze Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, bo również podejmujemy akcje ostrzegania, uświadamiania rodziców przed zagrożeniami związanymi z tak zwaną edukacją antydyskryminacyjną. Koniecznie tutaj trzeba dodać to słowo tak zwaną, bo w rzeczywistości jest to edukacja, która ma uprzywilejowywać pewne grupy społeczne w naszym społeczeństwie. I zakamuflowuje tak prawdziwe cele. Zdążymy jeszcze chwilę porozmawiać o edukacji, jeszcze o procesie. To jest, która odsłona, powiedziała pani, rok 2016, list, która odsłona procesu, kiedy ten proces się skończy? Proces się zaczął w lutym, później mieliśmy przerwę ze względu na, wiadomo, koronawirusa. Mamy kontynuację zapowiedziane. Kolejni świadkowie są proszeni już na 25 września, ale to tak, także kolejna rozprawa będzie prawie, troszkę za tydzień. Ale jaki typ świadka jest powoływany? Dzisiaj mamy świadków, mamy przedstawiciela poszkodowanego rodzica, którego dzieci były poddawane takiej edukacji. Mamy też drugiego rodzica związanego ze stowarzyszeniem i pani dyrektor pewnej szkoły tutaj z Warszawy, gdzie była wdrażana taka edukacja antydyskryminacyjna. Pełna jest sala? Czy są ludzie, którzy przychodzą i obserwują poprzednio proces? Poprzednio muszę przyznać, że sala była przepełniona, też były media zainteresowane i muszę przyznać, że odnieśliśmy wrażenie, że pani sędzia autentycznie zainteresowała się sprawą i bardzo obiektywnie potraktowała obie strony i widać było, że zależało jej, żeby dowiedzieć się, jak faktycznie w rzeczywistości wygląda ta edukacja antydyskryminacyjna, więc na kolejną rozprawę, którą dzisiaj mamy, zaprosiła właśnie świadków ze strony rodziców i ze strony dyrektor szkoły. Trzeba powiedzieć, że mamy jeszcze, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych ma jeszcze 6 kolejnych pozwów od kolejnych aktywistów LGBT z różnych organizacji, więc widać, że atak jest zmasowany na rodziców i że bardzo by chcieli, żeby nam zatkać usta, żebyśmy nie podejmowali prób uświadamiania innych rodziców, uświadamiania opinii publicznej, żebyśmy nie mówili o tym, co naprawdę kryje się w tym opakowaniu nazywanym edukacją antydyskryminacyjną. A co naprawdę się w nim kryje? Tak naprawdę kryją się tam treści demoralizujące, kryją się tam na różnego rodzaju prowadzone działania, które po pierwsze mają zasiać niepewność naszym dzieciom co do własnej płci,
Mają nauczyć ich kwestionowania różnic biologicznych między mężczyzną a kobietą i oczywiście mają ich oswajać z homoseksualizmem, z różnymi innymi praktykami seksualnymi i przedstawiać im te praktyki równoważnie, że są tak samo dobre, tak samo odpowiednie do wypróbowania w zasadzie w każdym wieku. Jeśli popatrzymy na standardy edukacji seksualnej WHO, tak, to widzimy, że tamto oswajanie dzieci z różnymi czynnościami seksualnymi zaczyna się naprawdę bardzo wcześnie, wręcz w kołysce. Więc te treści wychodzą, te prawdziwe treści wychodzą na zajęciach, często nie wychodzą w pięknych, kolorowych folderach i przed kamerami. Kiedy słyszymy o tolerancji, o uczeniu dzieci asertywności, o przeciwdziałaniu przemocy i wiele innych pięknych haseł, z którymi byśmy się zgodzili. Natomiast ja polecam zawsze wejść na stronę danej organizacji i doczytać sobie, bo te organizacje nie ukrywają tak naprawdę swoich prawdziwych celów. Natomiast mieliśmy już wystarczająco dużo zgłoszeń z lekcji szkolnych, gdzie faktycznie bardzo perwersyjne treści były naszym dzieciom narzucane i w ten sposób nasze dzieci są bardzo, bardzo krzywdzone. Na zakończenie powiedzmy, w jakiej sali i o której godzinie jest ten proces? Proces zaczyna się o godzinie 10:30 w sali 124, jeśli dobrze pamiętam, Aleja Solidarności, Sąd Okręgowy 10:30. Bardzo 30 to zabrzmiało po krakowsku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Magda Czarnik była gościem Poranka Wnet, który zrealizował Paweł Chodyna. Już jest godzina 9:00. Wiadomości za chwilę. W studio pojawi się Jan Olęcki, a później czekamy na Wojciecha Jankowskiego i Studio Lwów, a być może Pawła Bobołowicza, tego nie wiemy. Dwóch korespondentów, wspaniałych korespondentów Radia Wnet na Ukrainie, choć Paweł Bobołowicz przebywa teraz chciałem powiedzieć w Libanie, nie, w Lublinie, a ja patrzę, proszę Państwa, po lewej stronie jest pudełko, takie kartonowe pudełko, które świadczy o tym, że niedawno przenieśliśmy się tutaj na krakowskie przedmieście z budynku Pasty, a w środku w tym pudełku jest uwięziony pluszowy miś i go wyzwolimy. To już za chwilę.